10 drużyn z regionu i kraju uczestniczyło w zembrowskim turnieju drużyn amatorskich w halowej piłce nożnej. To pierwsza edycja turnieju, który spotkał się z dużym zainteresowaniem amatorów piłki nożnej. Turniej zorganizowało dwóch nauczycieli wychowania fizycznego z zembrowskich szkół, Radosław Ołdakowski i Krzysztof Lipski. Jest to turniej dla drużyn amatorskich. Mamy drużyny z Wyszkowa, z Ostrowi Mazowieckiej, z Łomży, z Szumowa, z Zambrowa, z Jaktorowa. Jeżeli chodzi o patrona honorowego, jest nim pan Jacek Olszewski, przewodniczący Rady Miasta, także dodatkowo jest takim naszym medialnym, duchowym pomagierem. Dodatkowo Urząd Miasta nas tutaj wspiera finansowo, mamy dużo sponsorów, których widać tutaj, billboardy na drabinkach. No i co mogę więcej powiedzieć? To jest pierwszy turniej, także myślę, że będziemy mieli taką okazję, żeby w lecie zrobić coś jeszcze dodatkowo na Orlikach, może coś większego, dwudniowego, a na razie dzisiaj cieszmy się tym, co jest i kibicujmy piłkarzom, oby wszystko skończyło się w fair play i w zgodzie sportowej. Panowie grają powyżej 40 roku życia, co niektórzy, i naprawdę prezentują bardzo dobry futbol. Także widać tutaj akurat drużyna El Camino Dom, to jest Jaktorów, też jest, jak widać, dużo chłopaków, którzy na pewno mają grubo po 35 lat, wiosenkach i dobrze sobie radzą na boisku. Przede wszystkim jeden z faworytów El Camino, tak jak i Elektro, a średnia wieku myślę, że 35 i do góry. Po całodziennych zmaganiach wyłonieni zostali zwycięzcy turnieju. W klasyfikacji generalnej zwyciężyła drużyna Elektro Zambrów. Na drugiej pozycji uplasowała się drużyna FC Rutki. Na trzeciej Uniglas Łomża.